Witam Was, moi drodzy, w pierwszym otwieraniu FIFA 18 nagród za ligę weekendową. Udało nam się zdobyć rangę Elita 3, co zaraz zobaczycie. W tym materiale również otrzymacie paczki za Squad Battles. No ale najpierw odbierzmy sobie nagrody za ligę weekendową. No i zobaczmy, co ciekawego możemy trafić. Elita 3, potwierdzone 19 zwycięstw na 25 spotkań. W tamtym roku zacząłem trochę gorzej, bo zacząłem od Golda 1. Teraz Elita 3, mam nadzieję, że pójdzie to do przodu. No i w przyszłą ligę weekendową uda nam się zdobyć jakąś lepszą rangę. No ale myślę, że jest dość solidnie. 50 tysięcy monet, dwie paczki za 25 tysięcy oraz paczka z trzema informami, którą sobie otworzę. Drużyna tygodnia nie jest jakaś super, ale no jednak liczę na to, że poszczęści nam się chociaż trochę i trafimy kogoś ciekawego. A jak nie, no to i tak nic się nie stało. Trzy paczki, więc nie czekajmy, tylko otwórzmy je. Dwie paczki za 25 tysięcy, samymi zawodnikami. Jedne banery w tych dwóch paczkach byłoby fajnie zobaczyć. Tutaj mamy prawego obrońcę Weiser, 78 overall. No to nie jest najlepszy traf, jaki miałem w tej FIFA. Także zdecydowanie ta paczka na minus. Mamy tutaj jakiegoś prawego pomocnika z MLS. Może coś tam jest warty. 800 końców, no to tak średnio bym powiedział. No ale jeszcze jedna ta paczka za 25 tysięcy. Zobaczymy, może tutaj trochę szczęścia. Do trafienia jest Del Piero. No nie tym razem, ale jest coś lepszego. Yaya Touré! No i to jest dobry traf. Dobry traf zdecydowanie, bo Yaya Touré już prezentuje całkiem niezłą kwotę. Pomijamy, no i zobaczmy, kto tam oprócz niego i jaka jest jego cena. Walcott. Okej. Okay. Tio zawsze na propsie. Zobaczmy sobie cenę tych dwóch zawodników. Walcott tylko 2000, także liczyłem na trochę więcej. No ale Yaya Touré to jest w okolicach 25 tysięcy. No także całkiem nieźle. Dobra, wystawmy sobie go za 23,5, żeby od razu nam zszedł. Nie jest nam do niczego potrzebny, więc końce zawsze się przydadzą. A reszta do klubu oczywiście. No i paczka z trzema informami nam została. Mam nadzieję, że kogoś trafimy ciekawego. Jest Eriksen, jest Lewandowski, Matuidi. Oprócz tych trzech zawodników, jeszcze Goretzka jest ciekawą kartą. No ale poza tym, bez szału. Sprawdźmy, kogo nam przyniesie jej w pierwszym otwieraniu za ligę weekendową. Oczywiście banery muszą być. Szwajcar. Okej. Okay. Lichtsteiner. 84. On pewnie jakiś strasznie drogi nie jest, ale mamy walkout, więc tragedii nie ma. 79 tempa, 83 obrony, 80 fizyki. Statystyki całkiem solidne. No ale mogło być lepiej. Zobaczmy, kto tam jeszcze w paczce. Lichtsteiner, Kramaric i Altidor. Od razu zobaczymy sobie cenę tych zawodników. No, Lichtsteiner zdecydowanie mógłby być więcej wart. 35 tysięcy. No w tych granicach gdzieś jego cena. Tragedii nie ma, bo to zawsze jakiś przypływ końców, ale bez szału. Tego gościa sobie zostawimy. Altidor. No też niedużo kosztuje. Lichtsteinera myślę sprzedamy, bo nie jest mi do niczego potrzebny. Widełki ma całkiem solidne, ale 33 tysiące, myślę, że spokojnie się zadowolę, jeśli za niego tyle zgarnę. Reszta powędruje do klubu. No i cóż, otwieranie nietragiczne. Mogły być lepsze trafy, no ale jest całkiem solidnie. Mam nadzieję, że wasze trafy też były przynajmniej tak dobre jak moje, a nawet lepsze. W weekend oczywiście liga weekendowa na kanale. Na dziś to tyle.
Dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dnia życzę. No i jak najlepszych wyników w lidze weekendowej. Trzymajcie się i na razie. My favorite scar. Yeah, you raised the bar.